Przede wszystkim chcieliśmy pogratulować zwycięstwa gospodarzom. Przyjeżdżając tutaj mieliśmy oczywiście nadzieję na 3 punkty, ale mówiliśmy sobie, że nie jesteśmy faworytami. Chcąc tutaj usprawiedliwić troszeczkę moją drużynę, no gdzieś tam następuje już jakieś takie zmęczenie materiału. Jesteśmy już po 9. kolejce, mamy troszeczkę w nogach, mieliśmy kilka kontuzji bardzo poważnych i no i niestety to widać na boisku. Jesteśmy trochę słabo przygotowani do rundy i to kłania się no właśnie w takim meczu jak z Koroną Ostrołęka, gdzie zespół grał bardzo agresywnie, gdzie grał tak naprawdę walczył o każdy centymetr na boisku. Nam troszeczkę tego zabrakło. Zabrakło z tego tytułu, usprawiedliwiając jeszcze raz właśnie drużynę, że po prostu mamy braki w przygotowaniu. I tyle. Pierwszą połowę zagraliśmy fajnie, moim zdaniem trzymaliśmy się. Druga połowa po stracie bramki. Tutaj mam mega pretensje do drużyny, bo nie zareagowaliśmy na stratę tej bramki. Pomimo błędu, który się nie powinien przytrafić w tych zawodach, czy w ogóle nie powinny się takie błędy przytrafiać, ale bierzemy to na klatę, powinniśmy to zareagować, powinniśmy iść do przodu, powinniśmy swoje ten, a odcięliśmy się w ogóle od grania, pochyliliśmy główki i tak naprawdę jak baranki szliśmy na rzeź i po drugą bramkę i dobrze, że się nie skończyło więcej, bo Korona miała jeszcze dwie bodajże dogodne sytuacje, z czego my tak naprawdę nie stworzyliśmy żadnej sytuacji, więc druga połowa musimy się tutaj, jeżeli chodzi o naszą drużynę, zganić i no, uderzyć w pierś i powiedzieć sobie, że to była słaba połówka i tak sobie powiedzieliśmy w szatni, tak? I oczekujemy czegoś więcej, ale mówię, usprawiedliwieniem jest troszeczkę to, że jednak mieliśmy też i puchar w tygodniu, kadrę mamy małą i tyle. Wiem, że słabi ludzie generalnie tylko przedstawiają jakieś alibi na przegrane mecze i tak dalej. My nie jesteśmy słabi, jesteśmy w miarę mocni, wiemy o co chodzi w piłce nożnej, no ale Korona była dzisiaj od nas o 2 bramki lepsza. Wszystko. Dziękuję. Chciałem pogratulować. Mecz możemy podzielić na 2 części, do strzelenia naszej bramki i do tego, co się później działo na boisku, bo wtedy była nasza pełna dominacja. Na pewno w pierwszej połowie nam się grało bardzo trudno z tego powodu, że drużyna Raciąża bardzo blisko siebie grała, była schowana na własnej połowie, plus do tego błędy w rozegraniu piłki przez nas wyprowadzali bardzo groźne kontry i z tego też były stałe fragmenty gry, gdzie kilka mieli. Mogło to się skończyć stratą bramki, żeby było nam bardzo ciężko się podnieść. Bo tak jak mówię, drużyna Raciąża bardzo dobrze grała dzisiaj w obronie, szczególnie w pierwszej połowie. Dużo łatwiej po strzeleniu bramki nam się grało. Byliśmy groźni, dobrze graliśmy bokami. Zaczęliśmy oddawać strzały z dystansu, czyli to, czego nie robiliśmy w pierwszej połowie. I chwała chłopakom za to, że trzymają się, prą do przodu, chcą wygrywać. Tak więc duże słowa uznania dla nich. Dziękuję.